Witam Was wszystkich, Szanowni Państwo, witajcie, kochani. To będzie kiepski komentarz do wspaniałych czytań 28 niedzieli zwyczajnej, zwykłej, nadzwyczajnej, zwykłej, która przypada na 10 października bieżącego roku. Pierwsze czytanie jest z Księgi Mądrości 7,7-11. Modliłem się, dano mi zrozumienie, przyzywałem, przyszedł duch mądrości, przeniosłem ją nad berła, trony, bogactwa. Za nic z nią w porównaniu miałem drogie kamienie, złoto, srebro. Umiłowałem ponad zdrowie, piękność, światło. Wraz z nią przyszły wszelkie dobra i bogactwa. A Ewangelia dzisiejsza, ta z tej niedzieli, jest z Marka 10, rozdział, wersety od 17 do 30 i mówi o bogatym młodzieńcu, który coś tam robił, rady, czyli przykazania Boże robił, rady ewangelicznej Jezusa nie zrobił, a Piotr zrobił, a Jezus mu na to powiedział stokroć teraz i w ogóle potem. Czym jest mądrość z Księgi Mądrości 7 w kontekście tej Ewangelii o bogatym młodzieńcu i mądrym Piotrze. O głupim młodzieńcu i mądrym Piotrze. Otóż mądrość jest, mądrością jest umieć rozpoznać w Bogu najwyższe dobro, najwyższą wartość, najwyższy biznes, najwyższą korzyść, najwyższe swoje szczęście. I umieć rozpoznać tego Boga w konkretnym objawieniu Jego w Jezusie Chrystusie. I umieć się zachwycić tym Jezusem Chrystusem, tym objawieniem Boga w Jezusie i przylepić się, przylgnąć i pójść i wszystko inne mieć za nic. To jest mądrość. A ponieważ ta mądrość prowadzi do Boga, który daje nam szczęście, wieczność, bóstwo, najwyższe dobro, najlepsze życie, miłość, obecność, etc., to te dobra, które daje nam Bóg, a do Boga prowadzi mądrość, są tak wielkie, że w porównaniu z nimi wszystkie inne dobra, typu ziemskie dobra, typu władza, komfort, pieniądze, zdrowie, piękno, świat widzialny, są niczym. Stąd mądrość, która prowadzi do tych wielkich dóbr, sama z siebie już jest o wiele wyższa od tych nicości ziemskich, od tych niskich dóbr ziemskich. Stąd warto być mądrym bardziej niż bogatym, mądrym bardziej niż pięknym, mądrym bardziej niż żyjącym w komforcie, mądrym bardziej niż zdrowym. Kiedy mądrość pozwala nam wznieść się ponad te niskie kategorie do Boga, to okazuje się, że potem, znaczy do Boga wznoszę się właśnie jak gdyby odrzucając te niskie kategorie, to potem, gdy już mam tego Boga, dzięki mądrości, która odrzuciła niskie kategorie i się wzbiła jak Dedal i Ikar do Słońca, to potem Bóg okazuje się, że zwraca nam te ziemskie kategorie już tu w tym życiu ozłocone i w tamtym życiu przebóstwione. Dlatego mówi Jezus do Piotra, że wy, którzy opuściliście dla mnie i Ewangelii ojca, matkę, żonę, dzieci, braci, siostry, pola, domy, stokroć tyle, to jest to ozłocenie, stokroć tyle otrzymacie tu, wśród, na tym łespadole, wśród zgryzot i wszelkich cierni, wszelkich prześladowań i nieskończenie, bo stokroć i nieskończenie, kroć, to już jest to właśnie przebóstwienie tego wszystkiego, ubóstwienie, uwiecznienie, nieskończenie, kroć tam. Stąd mądrość jest prawdziwym biznesem. Teraz psalm 90 w nawiasie 89. Pozwólcie, że nie będę go czytał, sami se przeczytajcie. Natomiast tylko czasowniki. Naucz, pomóż zdobyć mądrość, powróć, zlituj się, czyli daj litość, czyli łaskę, nasyć łaską, daj radość, ukaż dzieło, dobroć, chwałę, ukaż. Wspieraj pracę, wspieraj dzieło, wspieraj praksis. Nie tylko naucz teorii, ale też wspieraj praksis. Czyli mądrością jest to, co teoretyczne, naucz,
ale mądrością jest też to, co praktyczne. Wspieraj. I cały ten psalm z tymi czasownikami mówi, że mądrości nie można znaleźć. I że mądrości nie można się nauczyć. Tylko On może nam dać, On może wesprzeć, On może nauczyć, On może zlitować się, On może powrócić do nas. Tak więc mądrość nie jest czymś, co można samemu zdobyć i nauczyć się, osiągnąć, wykształcić w sobie, wypracować. Ale mądrość jest łaską, jest darem. O mądrość nie można znaleźć. Mądrość można tylko otrzymać. Dlatego trzeba o nią prosić. Bardziej aniżeli kumać, myśleć, bardziej prosić. A więc bardziej pokora aniżeli IQ. Bardziej szczerość aniżeli erudowaność. Erudycja, przepraszam. Czyli bardziej pokora niż IQ wysokie, bardziej szczerość niż erudycja. Czyli można być analfabetą. Bo analfabetyzm nie szkodzi za bardzo ani i nie uniemożliwia ani pokory, ani szczerości. One świetnie funkcjonują również wśród tych, którzy nie potrafią czytać i pisać. Mogą przynajmniej funkcjonować. Teraz drugie czytanie z Hebrajczyków, 4 rozdział, wersety 12 i 13. Żywe słowo, skuteczne, ostrzejsze niż miecz, obosieczny, przenikające, do rozdzielenia duszy i ducha, stawów szpiku, zdolne osądzić i pragnienia, i myśli. Nie ma niczego niewidzialnego, przeciwnie wszystko odkryte, odsłonięte przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. No, czyli Słowo Boże jest mądrością. Mądrością jest Słowo Boże. Słowo Boże jest mądrością. Tam się kryje ta mądrość. Jest ona prawdopodobnie zarówno instrukcją, czyli treścią, czyli sensem Słowa Bożego, jak i jest tą łaską realizacji, tą mocą. Tym duchem. W Słowie Bożym jest prawdopodobnie ukryta mądrość jako treść i mądrość jako moc. W Słowie Bożym jest, czyli to, co dotyczy teorii i to, co dotyczy realizacji. W Słowie Bożym ukryta jest ta mądrość, która jest jak instrukcja i ta mądrość, która jest Duchem Świętym, który nas potem uskrzydli, rozpali, oświeci i pomoże i pchnie i podtrzyma. I wiadomo, że to, tym Słowem Bożym jest Biblia, a więc nauczanie Chrystusa, nauczanie proroków, nauczanie apostołów. A żebyśmy się nie machnęli, są potrzebne tutaj jeszcze Kościół, Magisterium Eklezję, czyli Urząd Nauczycielski Kościoła. Żebyśmy się nie machnęli, jest potrzebny zdrowy rozsądek, czyli nie pytaj mnie, bracie protestanci, gdzie to jest napisane, tylko zacznij kumać. I gdzie o tym jest napisane, gdy czasami nie jest wprost napisane, po prostu trzeba czytać między wierszami, trzeba stosować zasadę logicznych wniosków i zasadę zdrowego rozsądku po prostu. No i jest potrzebne tutaj sumienie, żeby, no, że Bóg nie może być zły i nie może proponować zła. Tak więc z pomocą Kościoła, zdrowego rozsądku, inteligencji, logiki i czyli zdrowego rozsądku oraz sumienia, jesteśmy w stanie zrozumieć Chrystusa, proroków i apostołów. I na końcu jeszcze wróćmy do tej Ewangelii o bogatym młodzieńcu. On świetnie funkcjonował pod Bogiem Starego Testamentu, bo objawienie Boga w Starym Testamencie było początkowe, ja bym powiedział mizerne. Bóg tam przede wszystkim mówił no, że nie miej bogów innych, nie? Czyli nie wchodź w politeizm, tylko w monoteizm. Mówił, nie próbuj zhańbić swoich rodziców, ale czci ich. Potem mówił, że no nie zabijaj sąsiada.
Mówił też nie cudzołóż z sąsiadką. Nie okradaj sąsiada. Nie mów fałszywie o sąsiedzie i nie zazdrość, nie pożądaj ani sąsiadki, ani sąsiedzkiego. No ale to są jakieś takie patologie. No to jest za marginesem. Znaczy to już jest to, co za marginesem. Czyli istota jak gdyby tego objawienia była taka, no nie róbcie patologii, nie wychodźcie poza margines życia. Przede wszystkim. No, oczywiście troszeczkę upraszczam, ale tak mi się wydaje. Natomiast przychodzi Jezus i on ma nie tylko... On ma projekt na to, co jest wewnątrz tych ramek, wewnątrz tej normalności. I gdy mu się ten młodzieniec chwali, że nie wszedł w patologię, czyli nie wyszedł poza ramki, to Jezus mówi, no dobrze, no to teraz zrobimy coś w środku ramek i daje mu radę ewangeliczną. To już nie jest przykazanie, ale to jest rada. Chcesz być doskonały? I chcesz mieć tam niebo w niebie? Skarb w niebie, czyli niebo w niebie, dodatkowy wielki bonus. Epicentrum w niebie, no to idź, sprzedaj, rozdaj i wracaj. Stań się bardzo ubogi, stań się posłuszny, bo idź za mną, no i też to będzie związane z celibactwem. W Ewangelii Mateusza, tutaj u Marka też wcześniej, tydzień temu wcześniej chyba słyszeliśmy o tym, że nie ma być rozwodów. W Ewangelii Mateusza jest, że nie ma być rozwodów, listów rozwodowych, tylko ma być wierność do końca małżeństwu. Oraz słyszeliśmy o tak zwanych o celibatariuszach, którzy ze względu na Królestwo Boże pozostają bezżenni. A więc dla tego pana, dla tego chłopca były trzy rady ewangeliczne. Ubóstwa, posłuszeństwa i czystości celibackiej. Wierności celibackiej, czystości celibackiej. Nie był w stanie, a Piotr był. A więc widzimy, że to objawienie się Boga w Jezusie jest niezwykle konkretne. Dotyczy bardzo konkretnych i newralgicznych rzeczy. Bogactwo, słuchajcie, potem nasza swawola i wreszcie nasza sfera erotyczna. A nie tylko erotyczna, relacyjna. Nasze zakorzenianie się, nasze wicie gniazdka z kobietami, z mężczyznami. Tak więc niezwykle high level, niezwykle wysokie poziomy. Czyli Bóg w Jezusie żąda wszystkiego, jeśli chcesz. To już jest pełne objawienie, ukonkretyzowane. To jest Pan objawienie, wszechobjawienie. I to jest katapultowanie do bardzo wysokich poziomów, które wymaga już tutaj, a nie odkładania na czyściec całej pracy, całej kooperacji z łaską, wchodzenia w najwyższą miłość już tutaj. Niesamowite poziomy. I teraz na końcu krytyka prawosławia. Prawosławie właśnie od tych poziomów odejdzie. Jest rok 699, synod wschodnich kościołów Intrulle bodajże, czyli pod kopułą pałacu imperatorskiego w Konstantynopolu, cesarskiego w Konstantynopolu. Tam pod wpływem nacisków imperatora, pod wpływem nacisków upadłych duchownych, pod wpływem podziałów między patriarchami, ich słabości i ich już trochę odłączenia od papieża rzymskiego. Wprowadzają tę zasadę, że odrzucają celibat. W 699 roku odrzucają celibat kapłański, pozostawiając tylko celibat biskupi. Celibat nie był wprowadzony, jak tam twierdzą kmiotki od nauki w średniowieczu, tylko celibat był wprowadzony przez Jezusa Chrystusa na zasadzie takiego nazireatu, poświęcenia się Bogu, oddania się na wyłączną służbę Bogu i ludzkości i Kościołowi. Był standardem danym przez Jezusa, propozycją i wymogiem danym przez Jezusa, podjętym przez apostołów, którzy pozostawili swoje żony i wyraźnie o ich żonach milczą. Wyraźnie, wspominając imiona innych kobiet, nie wspomina się żadnej w Nowym Testamencie żony apostolskiej. To świadczy o tym, że nastąpiło odstawienie tych żon. One żyły za koszt gmin chrześcijańskich, ale już nie nastąpiło zostawienie, więc kto pozostawi ojca, matkę,
ale to również żonę. W niektórych notabene rękopisach, kodeksach jest to słowo żona, że zostawia się żonę, no ten stokroć otrzyma i życie wieczne. Tak więc i potem ten wymóg apostoła Pawła, chyba w liście do Tymoteusza, że biskupem może być mąż jednej żony, to jest dokładnie to samo, co w tym samym chyba bodajże liście wymóg wobec wdów, że wdową kanoniczną, parafialną czy diecezjalną, wciągniętą na listę Schindlera, może być tylko wdowa, która miała jednego męża, bo jeżeli owdowiawszy drugi raz się hajtała, to znaczy, że nie wytrzymała samotnych wieczorów i nocy. Dlatego teraz, gdy już miała dwóch mężów i znowu stała się wdową, owdowiała, no to wątpliwe, czy wytrzyma teraz. Dlatego takiej już nie wciągaj, bo ona już raz nie zdała egzaminu, bo drugi raz się hajtała. Więc na listę wciągaj wdowę, która miała jednego męża. I to samo, gdy chodzi o biskupa. Jeżeli Gostek miał jedną żonę i załóżmy owdowiał, no bo biskupi to najczęściej byli starsi już ludzie, no to i nie żenił się drugi raz, no to i nie miał, a więc nie miał dwóch żon, no to takiego czyń biskupem. To znaczy wytrzymał samotność, wytrzymał poziom celibatariacki. Paweł nie walczy tutaj, mówiąc o mężu jednej żony z poligamią, z wielożeństwem, tylko chce poziomów i standardów celibatariackich. No i tyle. I to trwało do VII wieku, w VII wieku właśnie, w końcu VII wieku kościoły wschodnie odchodzą od tego, natomiast w połowie XI wieku, w 1054 roku, odchodzą od kolejnej rzeczy, od posłuszeństwa, subordynacji papieżowi, biskupowi Rzymu, a potem już jako kościoły prawosławne też odejdą od wierności małżeńskiej, bo pozwolą na listy rozwodowe. Wprawdzie prawosławie nie daje chyba listów rozwodowych, ale chyba daje tak zwane pozwolenie na drugi ożenek, na drugie małżeństwo. No, ale to pierwsze jest ważne. Znaczy, nie może być wielożeństwa, prawda, w prawosławiu, więc skoro dają pozwolenie na drugie małżeństwo, więc suponują, że to pierwsze uległo jakiejś anulacji, anulowaniu. A więc dają jednak rozwód kościelny. A więc sprzeciwiają się Chrystusowi. W ten sposób jak gdyby wylądowali znowu na poziomach cielesnych, takich zwyczajnych, no, mojżeszowych, starotestamentowych. Tam lewici też się hajtali, tam były też rozwody w małżeństwie. No, tak więc te wysokie poziomy, których nie wytrzymał bogaty młodzieniec, wytrzymują apostołowie. To oni, apostoł Piotr jest personifikacją katolicyzmu, a bogaty młodzieniec jest personifikacją prawosławia. Tak uważam przynajmniej. Tak uważam. Dziękuję wam za uwagę i cieszmy się, że jesteśmy katolikami. Całuję prawosławnych i Kościół prawosławny, ale stokroć bardziej całuję Kościół katolicki.